Dobry Państwu, nazywam się Bartosz Rozbiewski, reprezentuję Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, a więc tej jednostki, która odpowiada za planowanie przestrzenne. Właśnie przez pryzmat planowania przestrzennego chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć, jak miasto może wpływać na efektywność energetyczną. Jest oczywiście kilka poziomów, na których można mówić o tej efektywności. Pierwszym poziomem to jest oczywiście poziom metropolitalny, drugim ogólnomiejski i trzecim poziom budynku, kwartału i poszczególnych inwestycji. Mam nadzieję, że koledzy eksperci z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich powiedzą dzisiaj coś więcej na temat tego trzeciego poziomu. Ja chciałbym się dzisiaj skupić na poziomie drugim, ogólnomiejskim i opowiedzieć Państwu o tym, jak rozmieszczenie ludności, dostępność do miejsc pracy, usług, zieleni wpływa na te kwestie związane z efektywnością energetyczną, jak istotne ma to przełożenie na źródła energii potrzebnej do ogrzania lub ochłodzenia naszych domów, no i jak odległości między zamieszkaniem, miejscami pracy, miejscami wypoczynku, miejscami, w których zaopatrujemy się w usługi, a także terenami zieleni wpływa na tą efektywność. Odległości te w połączeniu z możliwościami transportowymi mają olbrzymi wpływ na sposób przemieszczania się mieszkańców po mieście. Ten drugi poziom to jest kilka dokumentów strategicznych, które miasto przygotowuje. Pierwszym z nich jest strategia rozwoju miasta stołecznego Warszawy do roku 2030. To na jej podstawie przygotowywane są dokumenty takie jak polityka przestrzenna miasta, czyli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również inne polityki sektorowe, takie jak polityka klimatyczna, Adapt City, plan zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną. No i na samym dole tej drabinki są plany miejscowe, które decydują o tym, jak wyglądają poszczególne inwestycje. Polityka przestrzenna miasta stołecznego Warszawy, wyrażona w studium, została opracowana w 2006 roku. Obecnie podlega ona aktualizacji. W połowie 2018 roku przystąpiliśmy do gruntownej zmiany tego dokumentu, także po to, aby odpowiadać w lepszym stopniu, jeśli chodzi o te zagadnienia przestrzenne, na zmiany klimatyczne, na zmieniające się otoczenie. Zebrana w tym celu została rekordowa liczba wniosków, aż 25 tysięcy od mieszkańców i wszystkich interesariuszy życia w mieście. Na podstawie go ankiet między innymi zostały zebrane liczne informacje i dane dotyczące tego, jak mieszkańcy korzystają z miasta, czym się poruszają, gdzie spędzają wolny czas, jak docierają do pracy, na uczelnie, do szkoły. Natomiast w połowie tego roku została zakończona diagnoza stanu istniejącego. Aktualnie trwają zaawansowane prace nad samym projektem, którym istotną kwestią będzie odporność miasta. Odporność nie tylko w sensie środowiskowym, klimatycznym, ale także w sensie gospodarczym. Aby dążyć do zwiększenia efektywności energetycznej, zostały sformułowane główne wyzwania przestrzenne, przed jakimi stoi Warszawa i jakie wymagają uporządkowania, aby proces ten mógł być możliwy w skali całego miasta, aby miasto jako organizm zużywało mniej energii, aby było bardziej efektywne, jego wpływ na mieszkańców, otoczenie, klimat i szeroko pojęte środowisko był jak najmniejszy. Głównym celem jest podniesienie jakości życia w mieście i prawidłowy rozwój miasta, ale miasto jako skomplikowany organizm może także dołożyć swoją cegiełkę w ograniczaniu wpływu na postępujące zmiany klimatyczne. Chodzi tutaj nie tylko o ograniczanie emisji, ale także o to, by skutki zmian klimatycznych dla mieszkańców były mniej odczuwalne poprzez właściwe zagospodarowanie, wpływające na jakość i wilgotność powietrza, jego temperaturę czy dostęp do terenów spacerowych, zieleni oraz niezbędnych usług. Jak zaplanować miasto, żeby było efektywne także pod kątem energetycznym?
Projektanci nowego dokumentu postawili sobie sześć największych wyzwań i jednocześnie celów, aby tak się stało. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie te obszary tematycznie są ściśle ze sobą powiązane, a efektem tej synergii jest właśnie ograniczenie energochłonności miast. Po pierwsze, miasto kompaktowe. Gęstość miasta. Musicie Państwo wiedzieć, że to, co nam się pozytywnie kojarzy, czyli domek z ogródkiem, nie jest do końca korzystne dla dużych miast. Takie pewne rozproszenie zabudowy, jej niska intensywność powoduje duże straty, jeśli chodzi o nakłady i finansowe, i energetyczne. Dlatego tak ważne jest, żeby miasto posiadało odpowiednią kompaktowość, aby ich relacja z otoczeniem, środowiskiem naturalnym była właściwa, aby można było precyzyjnie określić, gdzie to miasto jest, a gdzie go nie ma. Oczywiście nie zapominając o tych elementach, które są potrzebne w mieście, aby dawały one oddech w gęsto zabudowanej tkance miejskiej. Druga ważna kwestia to policentryczność, a więc takie rozmieszczenie miejsc zamieszkania, miejsc pracy, usług, a także zieleni, aby ograniczać zapotrzebowanie na transport, a przez to na energię. Warszawa ma tą strukturę policentryczną, na której można budować dalszy jej rozwój i odpowiednie wykorzystanie tej policentryczności będzie powodowało mniejszą koncentrację źródeł podróży, a także miejsc, w których przebywa jednocześnie bardzo dużo osób, co bardzo obciąża zarówno system transportowy, jak i wszystkie systemy infrastrukturalne. Kolejna sprawa to budowa miasta wielofunkcyjnego. To jest takie podejście do miasta, które zrywa z taką dotychczasową manierą budowy miast o określonych strefach. Miasta podzielonego na strefę mieszkaniową, przemysłową, biurową. Funkcje te powinny być bliżej siebie, nie powinny też nadmiernie się koncentrować. To wszystko wpływa na zapotrzebowanie na energię potrzebną do przemieszczania się z domu do pracy, z pracy do domu i z domu do miejsc spotkań. Ważnym aspektem w tym przemieszczaniu się po mieście, realizowaniu swoich potrzeb transportowych są przestrzenie publiczne. Jakość naszych ulic i placów wpływa istotnie na chęć do korzystania z nich w sposób inny niż podróżowanie samochodem. To, czy mamy dostęp do ścieżek rowerowych, szerokich chodników, zieleni dającej cień lub przestrzeń ulicy jest po prostu przyjazna dla każdego użytkownika, decyduje o naszych decyzjach dotyczących tego, czy wybieramy samochód, rower, czy też idziemy pieszo. Także zagospodarowanie bezpośredniego sąsiedztwa danej ulicy wpływa na to, czy chętnie udamy się na spacer, czy jednak wsiądziemy do samochodu albo pojedziemy na rowerze. Dochodzimy także do takiego aspektu jak błękitno-zielona infrastruktura. Podejście do miasta żyjącego w symbiozie ze swoim otoczeniem i środowiskiem naturalnym, korzystającego z naturalnych metod odprowadzania wody, zagospodarowywania tej wody w miejscu, gdzie ona spadnie, wyposażonego w naturalne elementy regeneracji powietrza, poprawy jego wilgotności, obniżania temperatury. To są także elementy zastępujące kosztowne inwestycje infrastrukturalne, często powodujące to, że powierzchnia terenu jest pokrywana sztucznymi, nieprzepuszczalnymi materiałami na rzecz naturalnej infiltracji. To także to miasto posiadające sieć korytarzy ekologicznych, które służą zarówno migracją zwierząt, jak i znakomicie jest wykorzystywana przez mieszkańców do rekreacji, wypoczynku, a także w celach zwykłej mobilności. Słowem chodzi o to, aby miasto budować w oparciu o zasadę jednego ekosystemu wraz z obecnym w nim i otaczającym go środowiskiem naturalnym. Te pięć elementów, o których powiedziałem, spina niczym swoista klamra zrównoważona mobilność, czyli sposoby, w jakich realizujemy swoje
potrzeby w mieście i w jaki sposób się przemieszczamy. Miasto takie, miasto zrównoważonej mobilności, to miasto kształtowane w oparciu o zasady miasta kompaktowego, odpowiedniej gęstości, policentryczności i wielofunkcyjności, co do zasady ma zmniejszone zapotrzebowanie na transport, w tym w szczególności na te środki transportu, które powodują i zużywają energię i są emisyjne. Zmniejsza się długość odbywanych podróży w takim mieście, a także ich liczba i co najważniejsze, w takim mieście w większym stopniu możemy realizować swoje potrzeby przemieszczania się w sposób kompletnie zeroemisyjny, a także korzystny dla naszego zdrowia. Zwiększa się udział podróży pieszych, rowerowych oraz za pomocą wydajnego transportu zbiorowego. Jeśli chodzi o rekomendacje, to myślę, że to jest odpowiedni moment na to, żeby rekomendacje z panelu klimatycznego znalazły się także w rękach projektantów dokumentu, jakim jest studium, czyli nowej polityki przestrzennej, która do roku 2050 będzie określać ogólne zasady rozwoju miasta, jego rozrostu terytorialnego i ekspansji na nowe tereny. Dlatego tak ważne jest, żeby rekomendacje z panelu klimatycznego trafiły także do projektantów studium. To jest odpowiedni moment, żeby takie rekomendacje przygotować. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć na bazie odbytych wizyt, że bardzo bym sobie życzył, gdyby miasto Warszawa miało standardy energetyczne dotyczące poszczególnych budynków. Biorąc przykład niemieckiego miasta Freiburg, bodaj najbardziej zielonego miasta w Niemczech, można pokusić się i gorąco Państwa do tego zachęcam, aby określić wymóg takiej efektywności bazującej na wskaźniku określającym roczne zużycie energii w kilowatogodzinach na metr kwadratowy. Na przykład w budynkach mieszkalnych realizowanych przez miasto albo w budynkach o innych funkcjach, które miasto buduje samodzielnie lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W mieście Freiburg taki standard został określony na poziomie 65 kWh na metr kwadratowy. Powstały całe osiedla, całe nowe osiedla zbudowane w oparciu o ten standard. No i teraz się zastanawiam, czy Warszawa nie mogłaby mieć takiego standardu energetycznego. Na samym początku dla własnych inwestycji, a docelowo być może także dla inwestycji komercyjnych realizowanych przez pozostałych inwestorów. Z mojej strony to wszystko. Życzę Państwu owocnych obrad. Do zobaczenia.